Cześć, Mago, witam was w kolejnym odcinku mnie na kanale. Jak widać, udało mi się wykrzesać parę materiałów u mnie z galerii. Tych już w sumie klasycznych, ale no nie szkodzi nic, żebym wam zmontował i pokazał, co tam kiedyś się wydarzyło u mnie w handlu. To co? Jedziemy, zapraszam. W tym odcinku tak jakoś udało mi się znaleźć 3 materiały z hełmami. Takie właśnie hełmy, aż 3 się pojawią. I każdy z ciekawostek będzie kupiony za 35 milionów. Tutaj jak widać zarabiamy 64 na czysto. Oraz na końcu będzie dla was taka przestroga, jeśli już się bawicie w handel. Ale to za moment. Teraz czas na zbrojkę na 23 level za 10 milionów. Za taką cenę no, nawet w miarę fajnie. Na Marinach jest ich pełno po takiej cenie, ale na Huteni już nie. I sprzedaliśmy ją za 17, co nadało ponad 5 milionów na czysto. Po prowizji aukcjonera oczywiście. 1 700 000 skosił, no ale trudno. Tutaj już trochę tak też pokombinowałem z materiałami. Za 155 milionów kupujemy łapki oraz sprzedajemy je za ponad 40 więcej, jak widać. Zarobek całkiem fajny, no ale nie zawsze jest tak kolorowo. Dobra, następny znowu hełmik, tak jak mówiłem. Będzie jeszcze jeden poza tym, znowu za 35 milionów, tym razem nie w handlu, tylko na aukcji kupiony. Oczywiście wszędzie można trafić okazję i tak samo sprzedajemy za 47. Jakbyśmy w handlu sprzedali, myśmy mieli 12 milionów na czysto aż, więc no całkiem elegancko. Dobra, czas na coś innego. Naszyjnik Klejnot Margori za 4 dyszki plus zbrojka jakby gratis. Sam naszyjnik pożyc za 49, co nam dało te 4 miliony zarobku, plus na zbrojce idzie zarobić około 15 milionów. No całkiem fajny zarobek. Tutaj kolejna rzecz, łapki z karma po 25 milionów. W pewnym momencie nakupowałem ich sobie tyle, że bo takie ceny były dobre. I się udawało później je sprzedawać oczywiście z zyskami, tutaj 13 milionów prawie. I ostatni już chyba w tym odcinku hełmik. Znowu za 35 milionów. Oczywiście każdy materiał jest inny, co możecie oczywiście zobaczyć po datach tych, kiedy dostawałem kasę. Oraz taki sam dokładnie wynik jak wcześniej. A tutaj moja przestroga dla was, dlaczego lepiej sprzedać wszystko w detalu niż hurtowo. Jak ktoś chce kupić i mówi, kupuję hurtowo, zajdź mi z ceny, nie róbcie takiego czegoś, to jest głupota. I kupiliśmy sobie branski za 45 milionów, jakbym je sprzedał same, to byśmy zarobili pewnie koło 5 do 10 na pewno. Tutaj sumujemy sobie ceny za 31 naszyjnik, sprzedalibyśmy go spokojnie za 35-45 i tutaj dalej putki za 34 by poszły za 46 milionów zysku. Już by było te 20 milionów spokojnie. Oraz tutaj już widać, że mam 108, nie miałem materiału, ale musiałem coś dodać, więc dodałem to. I w sumie nam wyszło za to 136 milionów, a w detalu byśmy zarobili spokojnie te 20-25 milionów. A tutaj jak widać, jak zaraz będzie widać, zarobimy gówno. Dlatego właśnie to akurat tutaj chyba musiałem być zdesperowany, nie jestem pewny. Ale to trudno, że takie coś sprzedałem albo źle policzyłem. Może być i tak. Ale zarobiliśmy tylko 4 miliony plus zaraz nam doda kusze, więc to jest po prostu gówno, nie zarobek. Dlatego nie sprzedawajcie hurtowo, pobawcie się trochę dłużej, posprzedawajcie sobie normalnie, bo to jest szkoda czasu na mrożenie kasy. No i pomyślnie, zarobiliśmy 4 miliony kusze, więc głównie nie. Dobra, tutaj macie podliczenie tego mojego odcineczka. Oraz ja mam dla was taką ciekawostkę. Już niedługo dobijecie u mnie do 4000 subów, za co wam bardzo dziękuję. I z tej okazji, ponieważ już na Jarunie odcinki się już nie będą pojawiać, raczej na Hutenie możliwe, że coś takiego jak teraz jeszcze z tego materiału, którego posiadam, ale myślę nad zrobieniem nowej serii od zera, która rozpoczęłaby się niewykluczona, że akurat z biciem 4000 suba. Dlatego no, macie jakąś zachętę, żeby mi to robić. To co, ja się z wami żegnam, do zobaczenia, cześć.